Jak myślisz, ile czasu upłynąć musi, abyśmy na dobre pogodzili się z utratą klejnotu najdroższego naszemu sercu? I czy ktokolwiek byłby w stanie dogłębnie opisać to uczucie, które oblata naszą duszę w momencie jego nieoczekiwanego odnalezienia, gdy porzuciliśmy już wszelką nadzieję, że kiedykolwiek jeszcze będziemy mogli trzymać go w ramionach? 13 listopada 1990 roku był typowym jesiennym dniem, jakich pomiędzy końcem września a początkiem grudnia w Japonii nie brakuje. Niespełna dziesięcioletnia w tamtym czasie Sano Fusako, zaraz po tym jak mecz szkolnej drużyny bejsbola, której kibicowała do biegu końca, postanowiła udać się pieszo w drogę powrotną do domu. Na miejsce dotarła jednak dopiero 3364 dni później. Jak to możliwe? Pozwólcie, że przeniesiemy się na chwilę 30 lat wstecz do świata haniebnej zbrodni, która nigdy nie powinna była się wydarzyć. Sanofusako przyszła na świat 28 listopada 1980 roku w mieście Sanjo, znajdującym się na terenie prefektury Niigata w centralnej części Japonii. Jest to miasto portowe, które od dawien dawna słynie z wytwarzania najwyższej jakości wyrobów z metalu, narzędzi, sztućców, przyborów kuchennych oraz innych artykułów gospodarstwa domowego. Przepływająca przez ten obszar najdłuższa rzeka Japonii, Shinano, zapewnia jej mieszkańcom wysokiej jakości wody do nawadniania plonów, co sprawia, że lokalne rolnictwo rozwija się w ekspresowym tempie. Okolica słynie głównie z wysokiej jakości ryżu, a jego pola uprawne zajmują tutaj znaczący procent powierzchni. Na początku każdego z moich odcinków staram się dokładnie prześledzić źródła w poszukiwaniu informacji o tym, jak wyglądało życie bohaterów podcastu, zanim doszło do opisywanych wydarzeń. Natomiast w tym konkretnym przypadku, nawet w japońskojęzycznych artykułach, nie udało mi się doszukać praktycznie żadnych danych na temat pierwszych lat życia dziewczynki. Wspomina się jedynie, że Fusako z natury była bardzo kontaktowa i lubiła spędzać czas w gronie rówieśników. Uwielbiała również sport, była bardzo ruchliwym i aktywnym dzieckiem. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu 13 listopada 1990 roku postanowiła ona wybrać się po lekcjach na mecz szkolnej drużyny baseballowej, który odbywał się na terenie szkoły dziewczynki. W tamtych latach samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu nie był niczym niespotykanym. W mniejszych miastach do dnia dzisiejszego pozwala się na to dzieciom w podobnym wieku. Gdyż zazwyczaj kończą one zajęcia szkolne dużo wcześniej niż ich rodzice pracy. Przyjęło się, że całe społeczeństwo japońskie niejako czuwa nad dziećmi idącymi do i wracającymi ze szkoły, szczególnie w niewielkich miasteczkach, w których mieszkańcy kojarzą się wzajemnie z widzenia. Zaraz po tym, jak mecz się skończył, w okolicach godziny 19:00, w Ubrana w szkolny mundurek i niesąca czerwony plecak, charakteryzujący w tamtych czasach ucznia szkoły podstawowej, podążała samodzielnie chodnikiem w stronę swojego domu. W tym samym czasie, po tej samej okolicy, krążył samochodem 27-letni mężczyzna, który tego dnia opuścił dom tylko w jednym konkretnym celu. Przejeżdżał kilkakrotnie w okolicach różnych szkół w poszukiwaniu dziecka, które mógłby porwać. Takiego które spacerowało będzie samotnie w miejscu pozbawionym osób postronnych. Niefortunnym zrządzeniem losu w pewnym momencie zauważył idącą chodnikiem Fusako, która od razu mu się spodobała, ponieważ, jak to sam określił, była bardzo uroczą i promienną dziewczynką. Przez dłuższą chwilę mężczyzna jechał wolno wzdłuż pobocza, którym wracała, aby upewnić się, że w pobliżu nie będzie nikogo. Kto będąc świadkiem, mógłby zapamiętać jego twarz lub też numery z tablic rejestracyjnych. Następnie, kiedy upewnił się, że nikt niczego nie zauważy, z piskiem opon zajechał dziecku drogę, po czym wysiadł z samochodu. Z kieszeni wyciągnął nóż z 14-centymetrowym ostrzem, który przyłożył do klatki piersiowej dziewczynki. Zagroził, że jeżeli zacznie ona krzyczeć, natychmiast ją zabije. Następnie otworzył klapę bagażnika i nakazał dziecku wejść do środka. Fusako była tak przerażona, że nie była w stanie samodzielnie poruszać nogami, wobec czego mężczyzna musiał podnieść ją i umieścić w bagażniku własnymi siłami. Kiedy dziecko było już w środku, zamknął bagażnik, wsiadł do samochodu i czym prędzej oddalił się z miejsca zdarzenia. Zastanawiacie się pewnie, kim właściwie był porywacz, co nim kierowało i czy w jego życiorysie moglibyśmy doszukać się czegoś, co mogło bezpośrednio wpłynąć na fakt dokonania tego przestępstwa. Mężczyzna nazywał się Sato Nobuyuki i urodził się 15 lipca 1962 roku. W momencie opisywanych przeze mnie wydarzeń miał 27 lat. I zamieszkiwał z matką w jednym z domków jednorodzinnych na terenie miasta Kasiłazaki, znajdującym się na południe od sandio. Chłopiec przyszedł na świat, kiedy jego rodzice byli już w dość podeszłym wieku. Ojciec miał w granicach 60, natomiast matka 46 lat. W związku z tym chłopiec często był prześladowany w szkole. Inne dzieci dokuczały mu mówiąc, że jego rodzice wyglądają bardziej jakby byli jego dziadkami. Z powodu wymagającej pracy ojca chłopca oraz ogromnej różnicy wieku, nie mieli oni zbyt wielu wspólnych tematów do rozmów, a co za tym idzie, nie byli w stanie nawiązać szczególnej, głębszej relacji. Matka natomiast próbowała chłopcu za wszelką cenę wynagrodzić znikomy kontakt z ojcem. Mieszkańcy miasta wspominali, że często zachowywała się ona nieadekwatnie do wieku dziecka i była zauważalnie nadopiekuńcza również synowi wszystko, czego zapragnął. W pewnym momencie jego życia, kiedy był on już nieco starszy, postanowiła zapewnić mu maksimum prywatności, w pewnym sensie oddzielając górne piętro domu od dolnego, aby w ten sposób stworzyć dla chłopaka oddzielne lokum, które należałoby tylko do niego i gdzie nawet ona sama nie miałaby wstępu. Można więc odnieść wrażenie, że będąc jedynym dzieckiem państwa Sato, Chłopak był rozpieszczany i przez to czuł, że na wiele może sobie pozwolić. Kiedy Nobuyuki był już prawie dorosły, okazało się, że cierpi na tą samą przypadłość, którą miał jego ojciec. Obaj mieli bowiem obsesję na punkcie czystości. Do tego stopnia, że codziennie myli swoje samochody, natychmiast wycierali wszelkie przedmioty, których dotykał ktoś inny. A ich dłonie były chropowate i poranione od rozmaitych detergentów oraz ciągłego dezynfekowania ich płynem antybakteryjnym. Przypadłość tego typu z pewnością obniżała komfort życia, szczególnie, że zbliżał się czas, w którym należałoby zacząć szukać pracy. Zaraz po ukończeniu szkoły mężczyzna zatrudnił się na kilka miesięcy w fabryce części samochodowych. Jednak pewnego dnia w drodze do pracy wszedł on przypadkowo w pajęczynę rozciągniętą pomiędzy dwoma drzewami i ten incydent, prawdopodobnie ze względu na pedantyzm mężczyzny, odcisnął na nim tak ogromne piętno, że natychmiast złożył on wypowiedzenie i od tamtej pory nie przepracował już w swoim życiu ani jednego dnia. Był on całkowicie zależny finansowo od swoich rodziców, jednak biorąc pod uwagę wcześniejsze poczynania jego matki, Kobieta sądziła, że chroni syna, pozwalając mu żyć w taki sposób, jaki mężczyzna uważa za stosowne. Uważa się, że rok 1989 był w pewnym sensie rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o odbiegające od normy zachowania antybohatera podcastu. Zacznijmy od tego, że właśnie wtedy odszedł z tego świata ojciec mężczyzny. W źródłach możemy wyczytać, iż zmarł on samotnie na terenie ośrodka opieki paliatywnej, do którego został oddany na polecenie syna, gdyż ten nie miał zamiaru zajmować się starszym mężczyzną. Po śmierci ojca Nobujuki stał się niezmiernie agresywny. Sąsiedzi wspominają, iż często byli świadkami tego, jak chłopak krzyczy, kopie w drzwi lub też wybija szyby w oknach. Wtedy również kilkakrotnie widziano matkę mężczyzny, która pojawiała się w okolicznych sklepach z podbitym okiem oraz siniakami na przedramionach. W opisywanym okresie nasiliła się również nerwica natręctw mężczyzny do tego stopnia, że w obawie przed w cudzysłowie byciem brudnym zaczął on unikać innych ludzi i całymi dniami pozostawał zamknięty w swoim pokoju. Jedyną osobą, która w bliskim otoczeniu miała do czynienia z mężczyzną, była oczywiście jego matka, która ponosiła jednak konsekwencje, jeżeli zrobiła coś wbrew lub nie pomyśli syna. Kobieta, która była prześladowana przez jedynaka zarówno fizycznie, jak i psychicznie, niejednokrotnie podjęła próbę zgłoszenia przemocy domowej, czasem nawet kilkakrotnie w ciągu jednego miesiąca, jednak w tym temacie, co bardzo frustrujące. Nikt nie poczynił dalszych kroków. Z uwagi na fakt, że mężczyzna nie dopuszczał do siebie żadnych obcych osób, z biegiem czasu zaczęła doskwierać mu samotność. Nie bardzo wiedział, jak ma poradzić sobie z tym faktem, więc jeszcze w tym samym roku, w czerwcu, zaledwie rok przed opisywanym dzisiaj przeze mnie zdarzeniem, postanowił podjąć pierwszą próbę uprowadzenia dziecka. Prawdopodobnie jak w przypadku Fusako, Wybrał losową dziewczynkę, która spacerowała samotnie poboczem. Jednak kiedy złapał dziecko i zaczął ciągnąć w stronę auta, za zakrętu nadbiegła koleżanka dziewczynki, która zaczęła głośno wołać o pomoc. Okoliczni mieszkańcy zareagowali na krzyki, obezwładnili mężczyznę i natychmiast powiadomili policję. Sato został aresztowany pod zarzutem próby uprowadzenia dziecka. Jednak ze względu na fakt, że był to jego pierwszy zatarg z prawem, z kompletnie niezrozumiałych dla mnie powodów mężczyzna otrzymał wyrok jedynie roku więzienia w zawieszeniu. Było to w mojej opinii ogromnie frustrujące, gdyż może gdyby w tamtym czasie potraktowano jego przypadek bardziej poważnie, nie powtórzyłby on swojej zbrodni w dokładnie taki sam sposób już rok później. Wracając jednak do porwania Fusako, po tym jak Nobuyuki zamknął dziewczynkę w bagażniku i odjechał, zorientował się, że kiedy zatrzymają się oni na czerwonym świetle lub przed pasami dla pieszych, dziecko może zacząć krzyczeć lub kopać w klapę bagażnika, co z pewnością przyciągnęłoby uwagę ewentualnych przechodniów. Postanowił więc zatrzymać się gdzieś, w ustronnym miejscu, po czym ponownie otworzył bagażnik i kazał zapłakanej, przerażonej dziewczynce wyjść ze środka. Następnie, używając taśmy pakowej, skrępował jej ręce i nogi oraz zakleił usta, tak aby nie mogła wydać z siebie żadnych głośniejszych dźwięków, po czym ponownie zamknął dziewczynkę w bagażniku i odjechał w stronę miasta Kasiłazaki. Po pokonaniu około pięćdziesięciu kilometrów mężczyzna zatrzymał samochód na tyłach domu, w którym, jak już wspomniałam, zamieszkiwał wraz z matką. Wyciągnął spanikowaną dziewczynkę z auta, zasłonił jej oczy, po czym wprowadził ją do domu tylnym wejściem i po cichu przetransportował ją do pokoju na piętrze, w którym ją zamknął. Po wszystkim wyszedł z budynku tą samą drogą, wsiadł do auta, wyjechał na główną drogę, po czym tym razem podjechał do domu od frontu. Zaparkował samochód, wszedł przed frontowe wejście i specjalnie przywitał się z matką tak, aby kobieta zapamiętała, że wrócił on do domu sam, zwyczajnie, jak każdego poprzedniego dnia. Wiedział, że kobieta bez pozwolenia nigdy nie wejdzie na górne piętro domu, ponieważ kiedy już wcześniej próbowała to robić, dotkliwie ją bił. Następnie Nobujuki wrócił do pokoju, w którym znajdowała się Fusako. Odkleił taśmy z jej ust, a zapłachana dziewczynka poprosiła, aby pozwolił jej wrócić do rodziców. Mężczyzna spojrzał na nią i odpowiedział jedynie – Nie wolno ci opuszczać tego pokoju. Od teraz będziesz mieszkała tutaj, ze mną. Jeżeli spróbujesz uciec, zabiję cię i porzucę twoje ciało w górach. Albo wrzucę je do morza. W okolicach godziny dwudziestej rodzice Fusako zaczęli się już na poważnie martwić, że dziewczynka do tego czasu nie pojawiła się w domu. Wtedy właśnie postanowili oni powiadomić o wszystkim policję. Zniknięcie dziecka od razu zostało potraktowane bardzo poważnie i jeszcze tego samego wieczoru zorganizowano poszukiwania na terenie miasta sandio, których udział wzięło ponad 100 osób. Szukano jakiegokolwiek śladu po dziewczynce ze zwróceniem szczególnej uwagi na trasę, którą zazwyczaj wracała ze szkoły do domu. Niestety kompletnie nic nie znaleziono. W ciągu kilku kolejnych dni grupa poszukiwawcza stopniowo rozrastała się. Finalnie osiągając ponad dwieście aktywnie poszukujących osób. 15 listopada, trzeciego dnia po zniknięciu dziewczynki, utworzona została również specjalna jednostka składająca się ze 107 policjantów. Rozszerzono także teren poszukiwań na sąsiadujące z Sądzio miasta i wsie. Pomimo, że działania prowadzono zarówno z lądu, jak i z powietrza, dziecko jakby zapadło się pod ziemię. Przez kilka dni nie znaleziono absolutnie nic. Z tego powodu, braku jakichkolwiek śladów po uprowadzeniu dziewczynki, część mieszkańców podejrzewała, że mogła ona paść kolejną ofiarą szajki z Korei Północnej, ponieważ w tamtym czasie dochodziło do przypadków porywania japońskich obywateli w celu sprowadzenia ich do właśnie tego kraju. Niektóre z porwanych wtedy osób siłą transportowano do Korei, aby nauczały języka japońskiego w szkołach szpiegowskich. Kobiety o nietuzinkowej urodzie porywano w celu wydania ich za członków opisywanej grupy terrorystycznej pochodzących notabene z Japonii. Jeszcze inni zostali porwani i zabici w celu kradzieży ich tożsamości. Do tej pory jednak żadna z domniemywanych ofiar Szajki nie była aż tak młoda, dlatego policjanci nie podążali długo tym tropem. Wydrukowano także ponad 20 tysięcy ulotek z podobizną i opisem dziewczynki, jednak nie doprowadziło to policjantów na właściwy tor. Sprawa szybko trafiła do lokalnych mediów i o zaginięciu było przez chwilę naprawdę głośno. Właśnie wtedy na policję zaczęły dzwonić osoby twierdzące, że to one odpowiedzialne są za zniknięcie Fusako. Co ciekawe, nie był to jeden czy dwa odosobnione przypadki, a naprawdę naprawdę wiele. Policja, pomimo iż podejrzewała, że są to jedynie okrutne żarty, które nie powinny mieć miejsca, musiała sprawdzić każdą z tych wskazówek, co w efekcie zmarnowało dużo cennego czasu i sił osób, które mogły w tym czasie zajmować się innymi, bardziej prawdopodobnymi tropami. Swoją drogą od lat słucham podcastów o sprawach kryminalnych, i właściwie nie tak rzadko zdarza się, że na policję dzwoni ktoś, kto twierdzi, że jest. Odpowiedzialny za jakieś zdarzenie, czy za zniknięcie jakiejś osoby. Zastanawiam się, jakim trzeba być człowiekiem, aby w celu próby wyłudzenia nagrody, czy też jeszcze gorzej, dla samego żartu, dopuścić się czegoś takiego, krzywdząc osoby czekające na powrót bliskiego do domu. Naprawdę nie sądzę, że kiedykolwiek będę w stanie zrozumieć, co nimi kieruje. Wracając jednak do sprawy. W okolicach 19 listopada liczba funkcjonariuszy aktywnie poszukujących dziewczynki została zredukowana do 80, a tuż przed świętami Bożego Narodzenia poszukiwania zostały całkowicie zakończone. Sprawa zaginięcia Sano Fusako pozostała otwarta, jednak brak jakiegokolwiek choćby najmniejszego śladu po dziewczynce zmusił policję do zmniejszenia nakładu sił w stosunku do tej sprawy. To bardzo niefortunne, że Sato Nobuyuki nie pojawił się na radarach policjantów, kiedy postanowili oni sprawdzić tropy związane z przestępcami działającymi w okolicy. Nie wiadomo, czy był to jakiś błąd, czy zwykła ignorancja, biorąc pod uwagę, że, jak wspomniałam, nieco ponad rok wcześniej na terenie tej samej prefektury mężczyzna próbował uprowadzić inną dziewczynkę. W pierwszych dniach po porwaniu Nobuyuki głodził i stale zastraszał dziecko. Twierdził, iż nigdy nie zobaczy ona już swoich rodziców, więc najlepiej będzie, jeżeli jak najszybciej pozbędzie się nadziei na ratunek. Notorycznie powtarzał dziewczynce, że nie wolno jej wydawać żadnych dźwięków, bo jeżeli ktoś dowie się, że przebywa ona w jego pokoju, to natychmiast ją zabije. To samo stanie się, jeżeli spróbuje uciec. Mężczyzna dopuszczał się w stosunku do Fusako również przemocy fizycznej. Początkowo bił ją jedynie po twarzy, za każdym razem powtarzając słowa: „Nigdy stąd nie uciekniesz. Miało to na celu pozbawienie dziewczynki woli walki i chęci do ucieczki. Miało ją to również skłonić do jak najszybszego zaakceptowania losu, który dla niej zaplanował. Przez pierwsze kilka miesięcy ręce i nogi dziewczynki pozostawały stale związane, aby noójki miał pewność, że nie będzie ona w stanie uciec. Samo to z pewnością wystarczyłoby, aby zapobiec ucieczce dziecka, jednak mężczyzna postanowił dodatkowo stopniowo zabierać dziewczynce nadzieję na to, że kiedykolwiek powrócił ona do swojego dawnego, beztroskiego życia. Stale wmawiał jej, że nikt już o niej nie pamięta i nikt z pewnością już jej nie szuka. Aby fusako nie wiedziała, co znajduje się poza pokojem mężczyzny i jak wygląda układ domu, za każdym razem, kiedy wychodził lub wchodził do pomieszczenia, nakazywał dziewczynce zakryć głowę kocem. Kiedy któregoś dnia z roztargnienia tego nie zrobiła, dotkliwie ją pobił. Pomimo iż Sato praktycznie nigdy nie opuszczał pokoju, dziewczynka często czuła się samotna, prawdopodobnie ze względu na fakt, że przed porwaniem była bardzo kontaktowa i lubiła spędzać czas w gronie innych osób. Początkowo odczuwała też potrzebę przynależności, więc pewnego razu w rozmowie ze swoim porywaczem nazwała go wujkiem. Mężczyzna bardzo się wtedy zdenerwował i kolejny raz wyładował na dziecku swoją frustrację. Z uwagi na ciągłe pozostawanie uwiązaną, Fusako zaczęła tracić siłę w nogach i rękach i w pewnym momencie nie była już w stanie samodzielnie stać czy podnieść szklanki do ust. Wtedy mężczyzna zdecydował się na rozwiązanie jej rąk, aby mogła nimi od czasu do czasu poruszać, by nie straciła w nich władzy całkowicie. Nogi rozwiązał jej zdecydowanie później, kiedy nie był w stanie w oczach dziewczynki dostrzec już tej małej iskierki, która zdawała się być nadzieją na poprawę jej losu. Około dwa lata po porwaniu mężczyzna wymyślił nowy sposób znęcania się nad ofiarą. Poprosił swoją matkę o zakup paralizatora, a ta bez zbędnych pytań wykonała polecenie syna. Od tego momentu, kiedy Nobujuki stwierdził, że Fusako zrobiła coś wbrew niemu lub nie wykonała jakiegoś polecenia zgodnie z jego instrukcją, używał swojej nowej, w cudzysłowie, zabawki na dwunastolatce. Jeżeli dziewczynce zdarzyło się wydać wtedy choćby najmniejszy okrzyk bólu, natychmiast ją karał. Stosując na niej jedną z profesjonalnych technik zapaśniczych, które trenował podczas lat szkolnych. W miarę upływu czasu i ze względu na ciągłe stosowanie wobec niej przemocy fizycznej i psychicznej, Fusako zaczęła wierzyć w to, że wcale nie została uprowadzona, tylko przebywa w tym miejscu z własnej woli. Był to jeden z pierwszych objawów choroby zwanej zaburzeniem dysocjacyjnym. Można to wyjaśnić najprościej w ten sposób. Podczas odczuwania wielkiego psychicznego niepokoju lub bólu, który przekracza limit, umysł człowieka próbuje chronić sam siebie poprzez chwilową utratę pamięci i przeżywanie emocji niejako poza ciałem. Człowiek nie pamięta wtedy, co się działo, ponieważ mózg w cudzysłowie wypiera niektóre ze wspomnień. Mniej więcej w tamtym czasie dziewczyna całkowicie poddała się swojemu oprawcy, nie zamierzała dłużej z nim walczyć. Przestała również robić uniki przed ciosami, potulnie przyjmowała na siebie każdy kolejny atak. Dokładnie w takiej atmosferze minęło pierwsze pięć lat od porwania Fusako. Każdy z ponad 1800 dni, które przesiedziała ona w kącie tego pokoju, obfitował w poniżenie, ból i obcierał dziewczynę z resztek człowieczeństwa. Pewnego dnia nobujuki zauważył, że na ciele dziewczyny robi się więcej siniaków, niż tworzyło się do tej pory po każdym pobiciu. Nie wiadomo na jakiej konkretnie podstawie mężczyzna stwierdził, iż nastolatka nabawiła się cukrzycy od zbyt kalorycznej diety, ponieważ do tej pory żywiona była tym, co przygotowywała dla syna jego 70 wtedy matka oraz gotowymi posiłkami z supermarketu. Oczywistym było również, iż nie było w tym przypadku możliwości zwiększenia ilości ruchu, więc oprawca postanowił ograniczyć porcję jedzenia, jakie każdego dnia odkładał dla swojej ofiary. Od tej pory dostawała ona jedynie jeden posiłek dziennie. Spowodowało to znaczny spadek wagi Fusako, ważyła ona bowiem w tamtym czasie jedyne 38 kg. Przypominam, dziewczyna miała w tamtym momencie prawie 16 lat. Z powodu ciągłego znęcania się, połączonego z niedożywieniem, dziewczyna nie była momentami w stanie poruszać się o własnych siłach, mdlała lub traciła świadomość. W takich chwilach Nobujuki łaskawie dodawał do jej dziennej porcji jedzenia jedną kulkę ryżu. Zastanawiacie się pewnie nad tym, w jaki sposób dziewczyna zaspokajała swoje potrzeby fizjologiczne, skoro nie wolno jej było opuszczać pokoju mężczyznę. Jak wspominałam, nobujuki brzydził się dotykania brudnych rzeczy, więc już dłuższy czas wcześniej postanowił w ogóle nie korzystać z toalety. Zamiast tego kładł na podłodze sterylne, plastikowe worki, na które obydwoje się załatwiali. Następnie nakładał rękawiczki i wynosił nieczystości do śmieci. Ciekawa jest również kwestia kąpieli Fusako. Faktem jest, że mężczyzna przydził się brudem, jednak Fusako pozwolono wykąpać się jedynie raz podczas całego okresu przebywania w domu, po tym jak upadła ona na podłogę i mężczyzna uznał, że jest brudna. Zasłonił jej wtedy oczy, zaprowadził do łazienki, po czym umieścił dziewczynę w wannie, gdzie ją rozebrał i samodzielnie umył. Mniemam jednak, iż przebywająca w ciemnym, dusznym pokoju chłopaka Fusako, nie kąpiąc się przez kilka tygodni, musiała naprawdę brzydko pachnieć, jednak z jakiegoś powodu mężczyzna nie uznawał jej wtedy za brudną i nie pozwalał jej się wykąpać. Przez cały okres mieszkania w jednym pokoju Fusako nie zauważyła również, aby mężczyzna choćby raz ścierał kurze. Pozostawała także kwestia tego, iż kiedy dziewczyna podrosła, zaczęła miesiączkować. Nobujuki kazał wtedy swojej matce kupować dla niego tampony i podpaski, a matka zupełnie o nic nie pytając, kolejny raz spełniała prośbę syna. Mężczyzna również zawsze samodzielnie obcinał włosy fusako na krótko, prawie przy samej skórze. W kwestii ubrań, Nobujuki kazał chodzić dziewczynie w jednym komplecie do momentu, w którym był już on tak poplamiony i zniszczony, że nie dało się go więcej używać. Wtedy dawał dziewczynie jedno ze swoich starych ubrań, jeżeli jednak chodzi o damską część garderoby, taką jak biustonosz czy majtki, mężczyzna szedł do pobliskiego supermarketu, gdzie zwyczajnie kradł, co mu było potrzebne, po czym szybko się oddalał. O zakup damskiej bielizny postanowił nie prosić matki, ponieważ jak sam stwierdził, bał się, że mogłaby się ona zorientować, że w jego pokoju ktoś stale przebywa. Nobojki postanowił zapewnić również o minimum edukacji kazał jej trenować czytanie, przynosząc różnorakie mangi i gazety, a czasem nawet samodzielnie uczył ją podstaw matematyki. Pozwalał również dziewczynie słuchać radia, aby poszerzała swoje słownictwo. W 1998 roku, kiedy dziewczyna miała już 18 lat, Nobuyuki przyniósł do pokoju telewizor, na którym oglądali oni również wspólnie programy informacyjne, po czym dyskutowali o bieżących wydarzeniach. Znała ona również wiele marek samochodów oraz zasady panujące na wyścigach konnych, gdyż obie te rzeczy były ogromnymi pasjami oprawcy. Mężczyzna wypowiadał się o Fusako jako o, cytując, inteligentnej dziewczynie, z którą można było porozmawiać na równym poziomie, jak z przyjacielem. Można byłoby odnieść wrażenie, że bywały pewne momenty, iż mężczyzna troszczył się o swoją towarzyszkę. Nic bardziej mylnego. Sato nadal pozostawał wobec niej agresywny. Kiedy dziewczyna źle odpowiedziała na zadane pytanie, dotkliwie ją bił. Od lat każdego dnia stosował na niej techniki zapaśnicze, używał na jej ciele paralizatora i wydawało mu się to sprawiać przyjemność. Jednak odkąd Fusako nie reagowała już na ból tak gwałtownie jak na początku, mężczyzna postanowił przerzucić swoje sadystyczne zapędy na matkę mniej więcej od grudnia 1999 roku agresja nobyjukiego wobec matki znacznie się nasiliła. Kobieta była coraz starsza i zwyczajnie nie była już w stanie spełniać wszystkich zachcianek syna. Z tego powodu, kiedy zrobiła coś nie tak jak trzeba, mężczyzna również jej postanowił zacząć wymierzać kary fizyczne. Początkowo jedynie bił ją, jednak z czasem na niej również zaczął używać paralizatora, a bywały nawet dni kiedy związywał jej ręce i nogi, kładł na podłodze, po czym zostawiał ją w tej pozycji na długie godziny, mówiąc, że to taka kara za sprzeciwianie się. Starsza kobieta była załamana, nie rozumiała dlaczego jej ukochany syn zachowuje się wobec niej w ten sposób. Jako, że od lat uczęszczała do poradni psychologicznej, postanowiła właśnie tam szukać pomocy. Pewnego dnia pod wpływem emocji. Opowiedziała pracownikom o wszystkim, co dzieje się w jej domu od lat i jakim tyranem w rzeczywistości jest jej syn. Kobieta dosłownie błagała obecne osoby o pomoc i o to, aby przymusowo poddać jej syna hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym. Zwrócono wtedy również uwagę na fakt, że przerażona staruszka już wcześniej zgłaszała niewłaściwe zachowania syna, i dosłownie nikt nie zainteresował się jego przypadkiem. Złożony wtedy został odpowiedni wniosek, jednak aby można było wystosować tego rodzaju nakaz hospitalizacji, władze miasta, w porozumieniu z ośrodkiem zdrowia, musiały potwierdzić słowa kobiety i odwiedzić mężczyznę w jego domu, aby sprawdzić jego obecny stan. Datę wizytacji urzędników w domu państwa Sato wyznaczono na 19 stycznia. Odpowiednio wytypowane osoby stawiły się na miejscu punktualnie, jednak nawet natarczywe pukanie do drzwi, czy też nawoływanie mężczyzny do wyjścia, aby z nimi porozmawiał, nie dało żadnego rezultatu. W oparciu o przebieg tej wizyty władze miasta, w porozumieniu z miejscowym szpitalem psychiatrycznym, wydały decyzję o nakazie przymusowej hospitalizacji Satona Bujukiego i utworzyły specjalny zespół osób, które podjąć się miały realizacji tego trudnego zadania. 28 stycznia 2000 roku siedmioosobowy zespół składający się z przedstawicieli władz miasta, ośrodka zdrowia, personelu szpitala psychiatrycznego oraz lekarzy zjawił się pod domem państwa sato. Dwie osoby pozostały na zewnątrz budynku, podczas kiedy pozostałe pięć udały się do pokoju na górnym piętrze. Kiedy jeden z lekarzy wszedł do pomieszczenia i się przedstawił, Nobuyuki, który właśnie wtedy się przebudził, krzyknął, że ten nie ma prawa wchodzić do jego pokoju bez pozwolenia. Lekarz wyjaśnił, iż zgodnie z treścią nakazu hospitalizacji, Nobuyuki jest obowiązany udać się z nimi do szpitala w celu przeprowadzenia wymaganych badań. Po usłyszeniu tych słów Sato Nobuyuki wpadł w szał, zaczął rzucać przedmiotami, krzyczeć grozić wszystkim osobom przebywającym obecnie w jego domu. W związku z tym skontaktowano się z posterunkiem policji w Kasiłazaki, aby przysłali oni wsparcie, jednak okazało się, że żaden z patroli nie jest obecnie dostępny i trzeba by było zaczekać dłuższą chwilę. Lekarz nie miał więc innego wyjścia, jak pod przymusem wstrzyknąć nobujukiemu środek uspokajający. Kiedy lekarstwo zaczęło działać, mężczyzna opadł z sił i zasnął. To rozwiązało problem, jednak prawie natychmiast pojawił się kolejny. Jedna z osób przygotowujących śpiącego mężczyznę do transportu zauważyła, że leżąca nieopodal sterta kocy lekko się poruszyła. Postanowiono sprawdzić, co znajduje się pod nim. Wtedy okazało się, że na posłaniu obok nieprzytomnego mężczyzny siedzi skulona. Bardzo wychudzona, krótkościęta, niesamowicie brudna dziewczyna w wytartych, zbyt dużych ubraniach. Natychmiast zapytano ją, kim jest i jak się tutaj znalazła. Dziewczyna natomiast w odpowiedzi zapytała jedynie czy może zostać w tym pokoju, kiedy władze zabiorą już mężczyznę do szpitala. Ponownie poproszono młodą kobietę o podanie swoich danych, jednak po chwili odparła ona jedynie. Nie mogę teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo nie nadążam za swoimi uczuciami. Postanowiono wobec tego zapytać się matki Nobujukiego, kim jest dziwnie wyglądająca nastolatka, jednak starsza pani zarzekała się, że nie miała pojęcia o tym, że ktoś oprócz jej syna znajduje się obecnie w domu. W oczekiwaniu na funkcjonariuszy policji postanowiono tymczasowo wyprowadzić Fusako przed dom. Zauważono, że ma ona pewne opory przed wyjściem na zewnątrz. Jeden z urzędników zaproponował, że użyczy dziewczynie telefonu, aby mogła ona zadzwonić do swojego domu, aby ktoś z bliskich przyjechał ją odebrać. Mój dom może już nie istnieć, odpowiedziała. Kazano jej również przed wyjściem ubrać buty, jednak dziewczyna odparła, że nie posiada własnych butów, gdyż od kilku lat nie opuszczała ona tego budynku. Wtedy właśnie dodała, że nazywa się Sano Fusako. I że kiedy miała 10 lat, została uprowadzona podczas powrotu ze szkoły do domu. Po tych słowach młoda kobieta została natychmiast przetransportowana na posterunek policji, gdzie pobrano od niej odciski palców i na tej podstawie potwierdzono, że to, co mówi, jest w rzeczywistości prawdą. Zaraz potem powiadomiono rodzinę Fusako o tym, iż ich zaginiona dziewięć lat temu córka właśnie się odnalazła. Zszokowani rodzice dziewczyny kilkanaście minut później pojawili się na posterunku i nie mogli uwierzyć własnym oczom. Co prawda matka początkowo nie rozpoznała swojej córki, ale trudno się dziwić, skoro ostatni raz widziała ją, kiedy ta miała zaledwie dziesięć lat. Państwo Sano nigdy nie stracili nadziei na odnalezienie Fusako żywej i twierdzili, że to, iż są w stanie ponownie trzymać ją w ramionach po tak długim czasie, jest prawdziwym cudem. Kobieta odzyskała swoje dawne życie po dziewięciu latach i dwóch miesiącach od momentu, kiedy została porwana. 10 lutego 2000 roku, dwa tygodnie po przełomowych wydarzeniach, Sato Nobuyuki oskarżony został o porwanie, napaść, bezprawne pozbawienie wolności oraz przetrzymywanie Sano Fusako. Mężczyzna od razu przyznał się do winy. Wyznał, iż porwał fusako, bo była urocza i chciał, żeby z nim zamieszkała. Jego proces rozpoczął się w maju 2000 roku, i aby zwiększyć szanse mężczyzny na skazanie i dłuższy wyrok, prokuratura przedstawiła również dodatkowe zarzuty, takie jak przykładowo Kradzież damskiej odzieży z supermarketu. Obrona Nobujukiego próbowała natomiast wykazać, że jest on niestabilny psychicznie i nie może odpowiadać za swoje czyny przed sądem. Jednak przeprowadzone w międzyczasie badania psychiatryczne wykazały, że Nobujuki był w 100% poczytalny, dokładnie wiedział, co czyni i z pewnością zasługuje na poniesienie odpowiedzialności karnej. Na temat samego procesu w źródłach nie możemy doszukać zbyt wielu informacji. Z uwagi na fakt, jak ogromnie traumatyczne były ostatnie 3364 dni kobiety oraz to, że musiała ona niejednokrotnie powracać do nich myślami podczas składania zeznań, możliwe, że proces prowadzony był za zamkniętymi drzwiami. Ostatecznie jednak Sato Nobuyuki, wyrokiem sądu, uznany został za winnego i skazany na 14 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odbył swoją karę w całości. Z więzienia zwolniony został w 2015 roku w wieku 52 lat. Pomimo tego iż w odosobnieniu spędził tak długi czas, uznano, że nie został on odpowiednio zresocjalizowany, ani nie rozwiązał swoich problemów ze zdrowiem psychicznym. Mężczyzna zmienił nazwisko i przeniósł się do prefektury Chiba. Od rządu otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych i mieszkał w rządowym ośrodku dla osób niepełnosprawnych. Zmarł samotnie dwa lata później, z powodu długoterminowej choroby, źródła jednak nie wskazują na żadną konkretnie. Matka mężczyzny zmarła, gdy ten był jeszcze w więzieniu. Do końca życia utrzymywała, że nie miała pojęcia o tym, że Fusako przez dziewięć długich lat mieszkała w ich domu. Kobiecie nigdy nie postawiono z żadnych zarzutów, pomimo iż uznano za podejrzane fakt, że to właśnie ona kupowała kobiece środki higieniczne, czy też gotowała dla syna większe, podwójne porcje jedzenia. Mogłoby się wydawać, że po uwolnieniu sano Fusako odzyskała swoje życie. Nie można jednak zapomnieć, że kobieta utraciła bezpowrotnie lata, które są niezwykle ważne w procesie kształtowania osobowości i charakteru człowieka. Po powrocie do domu rodzinnego długo zmagała się z zespołem stresu pourazowego i doświadczała wielu problemów zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Miała powracające koszmary oraz zauważalne trudności podczas rozmawiania z ludźmi. Z powodu tego, co ją dotknęło, lekarze zauważyli, że jej sposób mówienia i działania był w dalszym ciągu nieco dziecięcy. Nie stwierdzili jednak, aby była opóźniona w rozwoju, posiadała podstawową wiedzę o otaczającym ją świecie. Sano wciąż ma jednak problemy z nawiązywaniem kontaktu z ludźmi i preferuje spędzać czas w samotności. Udało jej się jednak zdobyć kilku przyjaciół. W chwili obecnej kobieta ma 42 lata, męża i nie wypowiada się publicznie na temat tego, co ją spotkało. W ciągu całego życia udzieliła zaledwie kilku wywiadów, większości z nich kilkanaście lat temu, w których opowiedziała o tym, że w przeciągu całego pobytu w domu Nobujukiego została pobita ponad 700 razy i chociaż wiele razy miała okazję uciec, gdyż oprawca zostawił drzwi do ich pokoju otwarte, nie zrobiła tego. Na pytanie dlaczego odpowiadała, że początkowo za bardzo się bała, w późniejszym czasie nie miała na to siły, a pod sam koniec była przekonana, że nie ma innego miejsca, do którego mogłaby się udać. Potwierdziła również, że mężczyzna nigdy nie molestował jej seksualnie, uważa, że to dlatego, że myślał o niej bardziej jak o siostrze, członku rodziny, niż o potencjalnej partnerce. Historia Sanofusako jest tak niesamowita i tragiczna, że momentami aż ciężko uwierzyć, że wydarzyła się naprawdę. Ukazała ona cierpienie nie tylko samej bohaterki podcastu, ale również wielu innych osób, mniej lub bardziej z nią powiązanych. Nie jestem nawet w stanie wyobrazić sobie, jak zarówno traumatyczny, jak i historyczny musiał być dla niej moment, kiedy po raz pierwszy od dziewięciu lat dziewczyna postawiła stopę poza budynkiem, w którym była więziona. Historia Fusako jest szokująca nie tylko ze względu na to, na jak długo zaginęła, ale także z powodu wszystkich niepowodzeń, które spowodowały, że zaginęła na tak długo. Złożyło się na to wiele różnorodnych czynników, takich jak niekompetencja policji, brak wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową, brak odpowiedzi na wezwanie o pomoc od osób będących ofiarami przemocy oraz brak odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, które pozwoliłyby zapobiec występowaniu tego rodzaju przestępstw. Jak Wam się wydaje, czy kara 14 lat pozbawienia wolności była w tym przypadku wystarczająca? Osobiście mam co do tego pewne wątpliwości. Cześć! Z tej strony, Sinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Wow, to już czwarty odcinek na kanale. Muszę przyznać, że ostatnio tak wkręciłam się w opracowywanie tych spraw, że czasem zdarza mi się zapomnieć, że człowiek potrzebuje snu, aby w miarę normalnie funkcjonować. E, jakoś tak przypadkiem wyszło, że dwa poprzednie filmiki pojawiły się na kanale w czwartki, więc pomyślałam, że spróbuję zachować ten czwartkowy schemat. Oczywiście, jak długo pozwoli mi na to, w cudzysłowie, codzienne życie. Na ten moment postawiłam sobie cel, aby wypuścić co najmniej jeden odcinek w tygodniu. Serdecznie dziękuję za wszelkie ślady, które pozostawiacie po sobie na kanale. To naprawdę miłe uczucie wiedzieć, że cały wysiłek, który wkłada się w to opracowywanie sprawy, ma szansę umilić czyjeś popołudnie. Jeżeli chodzi natomiast o dzisiejszy kącik wiedzy o Japonii, to wspominałam na początku podcastu, że w dniu, kiedy Fusako została porwana, miała na sobie charakterystyczny plecak, taki jaki noszą dzieci w szkołach podstawowych w Japonii. Chciałabym nieco Wam o nim dzisiaj opowiedzieć. Jeżeli chodzi o Polskę, to co prawda nie posiadam dzieci, ale wydaje mi się, że wybór pierwszego plecaka w dużej mierze zależy od upodobań i gustu rodziców oraz samego dziecka. W Japonii natomiast jest nieco inaczej. Tam w większości szkół wybierany jest plecak o nazwie Randoseru i wygląda przeważnie tak jak ten prezentowany teraz na zdjęciu. Ci z was, którzy interesują się anime lub też japońską kinematografią, mogą już go kojarzyć ponieważ wydaje mi się, że kiedy gdzieś przedstawiana jest postać dziecka ze szkoły podstawowej, to w 99 przypadków ma ona ze sobą właśnie taki bagaż. Co ciekawe, takie plecaki pierwszy raz pojawiły się jeszcze w erze Edo, czyli około 200 lat temu jako odzież wojskowa. Jednak w szkołach największą popularność zyskały zaraz po II wojnie światowej. Zazwyczaj wykonane są one ze skóry lub materiału skóropodobnego. Kilkadziesiąt lat temu ze względu na rygorystyczny system edukacji w Japonii przyjęło się, że dziewczynki powinny nosić plecak w kolorze czerwonym, a dla chłopców rodzice kupywali czarny. W dzisiejszych czasach jednak istnieje bardzo wiele wariantów kolorystycznych, więc jeżeli szkoła, do której zaczyna uczęszczać dziecko, nie posiada konkretnych kryteriów co do koloru takiego bagażu, to rodzic może wybrać dowolnie. Jednak najczęściej stawia się na wygodę i prostotę, ze względu na to, że taki tornister wybierany jest na początku przed rozpoczęciem pierwszej klasy i noszony jest przez ucznia przeważnie przez kolejne 6 lat nauki. Rodzice prawdopodobnie pragną uniknąć sytuacji, w których ich dziesięcioletnia córka poprosi o zmianę plecaka, ponieważ ten jasnoróżowy z falbanką już nie jest dla niej odpowiedni. Jest, nie wiem, zbyt dziecinny. Chociaż jeżeli miałabym być szczera, to akurat ten różowy z falbanką to do mnie przemawia najbardziej. Oczywiście randosery istnieją również w wersji dla osób dorosłych. Niektóre fasony są eleganckie, wyglądają zupełnie zwyczajnie. Inne są... Nieco bardziej krzykliwe, chociaż super urocze. Jak już wspomniałam, osobiście nie mam dzieci, ale pewnie część z Was, słuchaczy je posiada. Jeżeli macie ochotę, napiszcie mi, jak obecnie wygląda sytuacja w Polsce. Rodzice dostają jakieś wytyczne co do plecaków dzieci? Czy jest taka kompletna dowolność wyboru? To samo mundurki. Ktoś z Was posłał dziecko do szkoły, która wymaga noszenia mundurków? Dajcie znać. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo mi miło, że przybyło mi aż tylu nowych subskrybentów. Cieszę się niezmiernie, że zechcieliście zostać ze mną na dłużej. Jak zawsze, dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna. Matany! Bye bye!